przejadę do klienta i oczywiście to jest dobry moment, żeby się pouczyć, więc nauka, budowy firmy. I teraz dość padało, ten weekend zapowiadają do czwartku taki dość taki, będą burze, deszcze i tym podobne. W ogóle wczoraj była wichura, trąba powietrzna, gdzieś na południu, nie pamiętam dokładnie na miejscowości, ale dosłownie była na 15-20 sekund i dość poważne szkody wyrządziła. To wszystko dzięki zmianom klimatycznym. Na przykład w zeszłym roku było, o tej porze był żar z Afryki ponad 30 stopni. W tym roku jest właśnie takie bardziej typowe polskie lato, czyli burzowe i temperatura w granicach 20-24 stopni, chociaż wczoraj się niesamowicie zjarałem. I to jest właśnie ten mały element, który mówi o tym, że biohacking jest bardzo ważny, bo w zeszłym roku mimo, że były wyższe temperatury, że gdzieś tam wyjeżdżałem za granicę, nigdy się nie poparzyłem. Wynikało to z tego faktu, że od marca jadłem codziennie marchewki, więc mój organizm był naładowany beta-karotenem i witaminą A, więc od razu się robiłem czarny, a skóra się nie paliła. Natomiast no, dosłownie w sobotę chwilę poleżałem, już jestem cały czerwony i teraz mam dyskomfort, bo mnie to szczypie. Więc dzisiaj kupuję beta-karoten, marchewki i duża porcja do ładowania, bo ten week, czyli tydzień, jest dość krótki, ma zaledwie 3 dni, bo w piątek wszystkim powiedziałem, że mnie nie ma i nic nie robię. Więc są 3 dni, wszystko będzie wokół wyjazdu. Planuję wyskoczyć na Mazurę i tu jest właśnie hubs, bo dużo rzeczy trzeba ogarnąć. Nie dość, że dzisiaj kolejne spotkanie z księgowym i zawiezienie dokumentów, to jeszcze właśnie jakieś rzeczy związane z wyjazdami. Mam jeszcze odkurzacz Boscha. To już jest druga sztuka, którą mi dali w ramach reklamacji, bo w pierwszej baterii przestały działać, a wcześniej szczotka i teraz znowu szczotka się rozwaliła i z odkurzacza generalnie jestem zadowolony z tej koncepcji pionowego na akumulatora, ale nie jestem bardzo zadowolony z jakości wykonania, bo uważam, że jeżeli się robi w szczotce nieruchomy element, o który się opiera cała szczotka, to nie powinien on być z plastiku albo nie z takiego słabego plastiku. W każdym razie zaczynamy nowy tydzień. Yo! Ale sobie coś naciągnąłem w szyi, aż mnie za prawym okiem zabolało. W każdym razie teraz jedę znowu do księgowego, bo muszę zawieźć oryginały dokumentów, bo raz na pół roku muszę do niego zawieźć, bo tam jest wpisane, że będzie trzymał. Będzie jakieś dodatkowe ustalenie i zobaczymy, co się jeszcze uda w zgodze powrotnej załatwić. Pewnie niewiele, no ale zobaczymy. No i dzisiaj białe spodnie, więc wyzwanie jest. Się nie pobrudzić. No, kolejna rzecz wyszła, że wyciągi złe były. Właśnie miałem spotkanie z nowym biurem rachunkowym, które było dość szybkie, nie powiem, ale było bardzo owocne i takie lubimy najbardziej. Więc muszę coś tam podosyłać, wyciągi z banku. A poprzednie chciało tylko elektroniczne, ale mówią ci, że w przypadku kontroli to elektroniczne nie są wiążące, więc trzeba zamówić dostawę do domu wyciągów papierowych. No dobra. Dobrze wiedzieć. Jest! 21:46, trwa pakowanie, jutro idziemy na Mazurę. Jutro jeszcze sprawy spółki, jedna umowa do poprawy. Muszę opłacić dwie rzeczy, zanim pojedziemy. I najważniejsze, sprzęt spakować, bo zamierzam do przez kilka dni pracować. Coś do dodania dla siebie w przyszłości? Nie wiesz? Nie, no. Dobrze. A i tu checklista była robiona. Oczywiście byłem w sklepie i zapomniałem blokady jednej kupić. Tylko o 6 będę jechał do tego sklepu. Słabo widać, ale to są Mazury.